Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 766 odcinku filmików o gitarach. 766 odcinek poświęcimy gitarze niebagatelnej. Gitarze zajebistej wręcz bym nawet powiedział. Taki oto Samik Fałka. Samik Fałka, który nazywa się Sylwia. Jest to model SV30, najwyższy jaki w ogóle istnieje. Podobno, według wszystkich specyfikacji i według tego co tutaj widać po takich liniach pod malowaniem, to jest neck through body. Neck through body to jest zajebisty design, bardzo lubię. Nie mam wiele takich instrumentów. Frytowski jest chyba neck through body. Nie wiem, tam teraz ja pamiętam, czy jeden z Wojtasów to jest neck through body, czy nie. Nie pamiętam teraz. W każdym razie no jest to neck through body, czyli cały ten tutaj jeden kawałek drewna sobie przełazi i te skrzydełka są doklejone. Słuchajcie, to jest gitara niebagatelna też ze względu na to, iż jest to ostatnia taka gitara, jaka w ogóle w Polsce była u dystrybutora. I więcej takich gitar już nigdy w życiu nikt nie może kupić, bo jest to już nieprodukowana seria. JTR odpowiada w tej gitarze za nazwisko pana, który nazywa się JTJT Rybolow. I pan Rybolow jest to pan, który wyciągnął Gibsona z powrotem na powierzchnię po erze Norlina. Za kilka odcinków będzie historia Samika, gdzie o nim opowiadam. I tam się trochę pomyliłem, bo różne źródła różnie podają i wyczytałem, że on pracował w erze Norlina, ale to jest tak, że on pracował chyba w erze Norlina i potem został szefem departamentu w ogóle gibsonowskiego, jakiegoś tam historycznego odzysku i odrodzenia. I generalnie on po prostu spowodował to, że Gibson zaczął z powrotem robić zajebiste instrumenty, między innymi, o czym będę mówił w tym filmiku za kilka odcinków, zrobił taką serię Gibson Nighthawk. Ale też, projektował instrumenty dla różnych innych firm i między innymi miał romans właśnie z Samikiem. I cała seria JTR z takim tutaj logo JTR na główce, takie malutkie JTR tutaj jest, widzicie to? To są właśnie te gitary od tego pana Rybolowa. Słuchajcie, posłuchaliśmy już sobie instrumentu przez Sono, bez żadnego wzmacniacza. Generalnie jest to instrument do metalu, konkretnie do metalu. Zaraz wam powiem o tym dlaczego. Znaczy dlaczego? No bo jest kurwa fałką. I mam mocne pick-upy. Ale oczywiście da się na niej pograć również czyste barwy i od tych czystych barw chciałem zacząć, że tak powiem, test taki wzmacniaczowy. Więc pierwszy wzmacniacz to Meddog Primus 15, który się przy tych przetwornikach trochę przestrowywuje i wchodzi w niego taki fajny brudek, a drugi wzmacniacz to rewelacyjnie brzmiący, trzęsący murami i podłogą Roland Jazz Horus. Przed wami. We'll be right back.
No, ten Roland Jones Horus to nawala, ale Mad Dogowi też nic nie brakuje. Słuchajcie, ten instrument jest, no, jest do metalu, no bo jest fałką, to co już powiedziałem. I generalnie no, jest to instrument dosyć, ma taki gibsonowski, ale lekko spłaszczony profil gryfu, ale dosyć szeroki gryf. Samo wykończenie tymi ciemnymi, tutaj takim ciemnym chromem, tą bardzo ciemną podstrzynicą, która jest hebanowa. I ogólnie po prostu jego design no, powoduje, że jest on rzeczywiście gitarą metalową. No, jak wiecie z moich filmików i pewnie nie tylko, są gitary do metalu, to jest prawda, ale też z drugiej strony no, to nie są tak, że, to nie jest tylko tak, że tylko metal na takich gitarach się da pograć. I tutaj spokojnie różne inne gatunki też pogramy, ale założyłem w tym instrumencie struny, dosyć grube struny Gali, tu mam nawet owijaną strunę G, nie pamiętam teraz, czy to są 56, czy jakoś tak. W każdym razie bardzo grube te struny założyłem. Chyba to jest 12,56 taki zestaw. I nastroiłem tą gitarę w drop C. Więc jest dosyć nisko i jest przez to dosyć charakterystycznie. Grała ona trochę bardziej rockowo, jak była w normalnym stroju na trochę cieńszych strunach. Teraz gra tak bardziej, no ma taki, jest taka ciężarno mulista. Gryf sam w sobie jest mahoniowy, jak powiedziałem, palisandrowa podstrunnica z tym pięknym bindingiem, 24 progi, no takie, no nie wiem, czy one są aż takie super jumbo, bo nie są aż takie bardzo szerokie, ale są dosyć wysokie. Mostek Tuneomatic, co jest najważniejsze, ten mostek ma takie gibsonowskie bolce, te śrubki. Struny przewlekane przez korpus, czarny binding na korpusie, biały korpus, przewypasiona jest ta gitara w tym wykończeniu. U niejakiego Adama Dudka była czarna i czarna nie jest aż taka fajna. Biała robi robotę, widać ją lepiej i w ogóle białe fałki to jest w ogóle wypas total. Te skrzydełka tutaj też są mahoniowe. Słuchajcie, jak tylko zobaczyłem ten instrument, to od razu zapragnąłem go mieć, więc bardzo dziękuję firmie FX Music za udostępnienie mi tego instrumentu i za to, że może być mój dzion. Natomiast jak tylko go zobaczyłem, to również od jakiegoś czasu gadamy sobie z Jackiem z FX Music, że to Jacka pomysł w ogóle był, żeby zrobić fogową fałkę. No, taką sygnowaną, znaczy samikową, fogową fałkę. I to byłby rzeczywiście, jestem tak, wiecie, no, ja tam nie jestem jakąś wielką gwiazdą, ani nie jestem też nie wiadomo kim, żeby robić mi sygnowane gitary i je sprzedawać, ale właściwie to stwierdziłem, że jest to pomysł o tyle szalony, że jest to pomysł ciekawy, więc nie wiem, ile by takich fałek się sprzedało i nie wiem, na czym to by miało w ogóle polegać. Ale skoro jest taka inicjatywa, to bardzo chętnie bym ją, że tak powiem, uskutecznił. Jak tylko powiedziałem Przemkowi Druszkowskiemu o tym, że taka inicjatywa jest, Przemek mówi, kurde, ja ci to pomogę zaprojektować. Więc to się powoli dzieje. Ale bym chciał się odnieść w tej mojej fałce do tego, jaka jest ta gitara i chciałbym, żeby ta moja fałka nawiązywała do tego instrumentu. Chociaż chciałbym, żeby była troszeczkę miała więcej elementów. Ten kształt nowoczesny mi się podoba, taki jacksonowaty, ale chciałbym, żeby miał trochę więcej elementów oldschoolowo-gibsonowych. Nie będę ukrywał, że inspiracją jest dla mnie tutaj fałka robiona przez Jacksona dla Scotta Iona z Anthraxa. Gdzieś tam. Ale no oczywiście chciałbym, żeby to był oryginalny design i wiem, że Przemek na pewno to zrobi tak, że ten design będzie oryginalny. Na pewno będziemy pracowali nad główką. Nie wiem, czy główka miałaby być w rewersie, czy nie. Jeśli chodzi dalej o ten instrument, posłuchajcie jeszcze chwilę. Posłuchajcie teraz na wzmacniaczach high gainowych. Będzie dwa wzmacniacze będą. 6505 PV i EVH5150 No. 3. Są takie niebieżopodobne, ale nie do końca podobne. Więc sprawdźcie teraz, jak to zagadało. We'll be right back.
to moc konkretną. Słuchajcie, no fajnie, fajnie ten instrument gra. Jak mówię, no w tym stroju jest tak gruby i grubo, taki ziarnisty, więc jest to w ten sposób zrobione. Nawiązaniem do Gibsona w tym instrumencie są również rzeczone tutaj widoczne przez Was teraz tuning pegi, czyli klucze. Te główki kluczy są mega, mega takie jak w Gibsonach i są takie jak w Gibsonach przez jakiś czas były, czyli mają tą korbełkę i to też jest ten wpływ tego pana Ribolowa na ten instrument. I teraz powiem Wam tak. Chciałem oczywiście w tej gitarze wymienić przetworniki i chciałem wstawić w ten instrument przetworniki jakieś aktywne EMG. Mam tam pół szuflady różnych EMG. Mówię, wstawię tutaj 81, 85 albo w ogóle na przykład 85, 60 i będzie w ogóle moc. No i co? Zdjąłem struny, przy zajmowaniu strun, przy zmianie strun stwierdziłem, dobra, czas to zrobić. Porozkręcałem tutaj to wszystko i jak zobaczyłem, jak to jest w środku zrobione, jak te przetworniki oryginalne wyglądają, jak są zrobione, z jaką jakością, z jaką pieczołowitością i jak wyglądają, to stwierdziłem, ja tutaj nic nie ruszam, ja tutaj nic nie zmieniam, ja tutaj nic nie poprawiam, bo ja to tylko i wyłącznie mogę dolić i po prostu bez sensu będzie to, żebym ja to robił. Jest to zrobione idealnie i tutaj znowu śmierdzi to Gibsonem, bo jest zrobione naprawdę na gibsonowską modłę, więc to tak. Poza tym gra zajebiście i zajebiście po prostu się odzywa na wzmacniaczu, więc po co to zmieniać. W tej gitarce diabeł również tkwi w różnych takich malutkich szczegółach, już Wam powiedziałem o kluczach, ale na przykład tak, fajne są gałeczki takie z takim świecącym diamentem, Diamonds Are Forever, King Diamonds, i fajny jest ten przełączniczek, taki jest w ogóle totalnie inny i nie jest taki zwykły ten łepek, więc to mi się też podoba. No jest to najwyższy model tych samików, jak mówię, już ich nie produkują. Jak gdzieś szukacie dobrej fałki i gdzieś ją widzicie, ona nie była tania wcale, nowa, no ale jak ją gdzieś tak widzicie w okolicach, myślę, że 1500 używaną można wyrwać, to jeśli szukacie dobrej fałki, to w ogóle się nawet nie zastanawiajcie i bierzcie ją. Bierzcie i jedzcie z niej od razu, bo jest naprawdę rewelacyjna. Słuchajcie, nie wiem, czy ja tu jeszcze mogę coś na temat tego instrumentu powiedzieć. Mogę powiedzieć to, że jestem mega zadowolony z każdego samika, którego posiadam, i że samiki są wypasione, i że naprawdę są to instrumenty godne polecenia i grają fajnie. Posłuchajmy sobie, jak ta nasza rzeczona fałeczka tutaj zagrała z dechy, a potem jeszcze tak, został Joyo Zombie, został Mesa Boogie Single Rectifier i został Bogner Alchemist. Oczywiście użyłem kabli Red Music, niektóre zatem autorów to były hotboxy od Audio Storma. Oczywiście wszystko nagrałem po drugiej stronie lustra, tam stoją mikrofonsy. I to chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę. Bye bye.
Się w klimat Łódź Śródmieścia na czarnej blaszce. Jeszcze jeżdżący, kurczę, bo nawet ma identification, że może parkować, czyli ktoś go musi używać. Może w nie najlepszym stanie, ale generalnie maluchem to bym się chętnie przejechał i zobaczył, jak to jest. Pamiętam jako pasażer oczywiście wielokrotnie, ale nigdy nie kierowałem maluchem, więc zawsze by to było jakieś na pewno fajne doświadczenie. No i generalnie z mojej strony to oczywiście szacun, że ktoś czymś takim jeszcze w tych czasach porusza się po drogach. Kot mu tam nawet się przygląda, o gdzie ten kot.
tu jest kot, se siedzi, patrzy, co tutaj ten człowiek, co to tutaj ten człowiek robi, takiego strucla kręci, jak ja se siedzę pod takim Suzuki fajnym. No nie, generalnie maluch na propsie. Czat, czat, czat. Łódź też piękne miasto.